Witam Państwa bardzo serdecznie. Zaczynamy kolejną część programu Republika po południu. Rozpoczyna się kolejne posiedzenie Sejmu. W trakcie tego posiedzenia politycy będą dyskutowali nie tylko na temat migrantów mających przyjechać do Polski, ale też na temat waloryzacji projektu programu 500+. I właśnie na ten temat i nie tylko ten Stanisław Szwed, wiceminister rodziny i polityki społecznej. Dzień dobry, panie ministrze. Dzień dobry, panie redaktor, dzień dobry państwu. Panie ministrze, obserwując sytuację i przysłuchując się dyskusji na temat waloryzacji programu 500+ na 800+, cały czas trwa jakaś taka przepychanka, kto był pierwszy z 800+. Ja bym chciała, żeby pan minister w końcu odpowiedział na to pytanie. Donald Tusk czy Prawo i Sprawiedliwość? No to odpowiedź jest prosta, że oczywiście, że Prawo i Sprawiedliwość, bo no rozpoczęliśmy my jak program 500+ i również zaproponowaliśmy, żeby to świadczenie od przyszłego roku wynosiło 800 zł na każde dziecko do 18 roku życia. I to jest nasz autorski program, który wdrażamy w życie od 2016 roku. Warto przypomnieć, że już ponad 230 miliardów złotych trafiło do naszych rodzin. Do kwot za chwilę przejdziemy, ale panie ministrze, Donald Tusk uważa cały czas, że to Platforma była pierwsza i że oni chcą jako pierwsi jeszcze przed końcem tego roku wprowadzić to 800+. To jest obietnica wyborcza, niektórzy mogą nazwać to kiełbasą wyborczą, czy jednak coś rzeczywistego, co mogłoby się udać? Przede wszystkim warto przypomnieć, jak zachowywała się Platforma i co mówili politycy Platformy, w tym Donald Tusk, jak wdrażaliśmy program 500+, że nie ma pieniędzy na taki program, że to jest zły program, że to jest rozdawnictwo. Inne słyszeliśmy głosy. Również później już jak program funkcjonował, nawet nie tak dawno politycy Platformy mówili, że warto było ten program zawiesić, bo jest wysoka inflacja. I różne takie głosy się pojawiały. No jak wyszliśmy z propozycją programu 800+, czyli od 1 stycznia 2024 roku, no to naraz Donald Tusk powiedział, że on by dał od 1 czerwca, a teraz mówią, że od 1 lipca. Oczywiście nie mając żadnych zapewnionych środków, bo nie mówią o środkach, tylko mówią, że populistycznie, że oni by to wprowadzili. No myślę, że wiarygodność Donalda Tuska przez wszystkie jego lata rządów, ale i również teraz, choćby dotyczące tego programu, ale przecież innych dotyczących choćby migracji, no jest absolutnie hipokryzją. Do migracji, no panie ministrze, tutaj pan... Co innego mówił, a co innego robi. Pan Błażej Poboży, pan minister przed chwilą mówił, że nie wierzy w przemianę Donalda Tuska. Oto czy pan wierzy w taką zmianę? Może każdy się zmieniać? Może. To jeszcze za chwilę zapytam, ale porozmawiajmy właśnie o tych kwotach. 800+, panie ministrze, są politycy, też z opozycji, już tu nie chcę wymieniać się z imienia i z nazwiska, ale oni mówią, że to będzie rozszerzanie patologii, takiego społeczeństwa patologicznego, że powinny być jakieś wyznaczniki, przez które będzie się oceniać, czy dać tej rodzinie, czy nie dać tej rodzinie 800+. Jak pan odpowiada na takie rozgraniczanie ludzi? No tutaj oczywiście od samego początku przyjęliśmy, że to rodzina decyduje sobie, na co wydać te środki. To są środki, którą rodzina dysponuje. Mamy też przepis, że w sytuacjach takich skrajnych może być wypłata w formie rzeczowej i takich wypłat z całego programu jest około 1000, czyli na kto decyduje w takim razie, jak wygląda wtedy ośrodki pomocy gminne czy miejskie podejmują w tym zakresie decyzje, ale to jest jakby promil tych osób, które uczestniczą w programie, bo prawie 7 milionów dzieci uczestniczy w programie, także tu nie ma żadnego zagrożenia i tym bardziej teraz, gdzie wiemy, że program bardzo dobrze się w społeczeństwie przyjął i te środki są dobrze zagospodarowane, bo zarówno na dodatkowe edukację dzieci, czy na wyjazdy, czy na inne działania, które rodzice sobie decydują, w jaki sposób te środki wydać. A jak pan widzi propozycje PSL-u, politycy, którzy mówią, że należy dać, ale tym, gdzie jeden z rodziców pracuje? No, nie ma na to absolutnie zgody. Tutaj nie chcemy dzielić się społeczeństwa na tych, którzy pracują, nie pracują, ale też przecież w tym zakresie mogą być osoby, które nie pracują, bo wychowują na przykład dzieci i mamy ich pozbawić programu, który jest skierowany właśnie dla wsparcia dzieci. No absolutnie takiej zgody na to nie ma. To też kolejne jakieś pomysły, które próbuje
były minister przecież pracy proponować, jakim jest Kosiniak-Kamysz. Panie ministrze, uda się w tym tygodniu zamknąć temat 800+, czy nie? Bo no właśnie, patrząc na niektóre wypowiedzi polityków, oni na pewno będą przeciwni, czy nie do końca? Myślę, że ostatecznie większość sejmowa zdecydowanie poprze. Oczywiście my tutaj mamy swoją większość i nie oglądamy się na opozycję w tym zakresie. Dzisiaj jest pierwsze czytanie na Komisji Polityki Społecznej i Rodziny projektu. Będzie drugie czytanie na tym posiedzeniu Sejmu i w piątek przegłosowane. Także w tym tygodniu już ta ustawa pójdzie do Senatu. No i po powrocie Senatu jeszcze, jeżeli byłyby jakieś poprawki, oczywiście ich też rozstrzygniemy. No i program będzie wdrażany w życie, tak powiedzmy, od 1 stycznia 2024 roku. A my teraz właśnie przenosimy się na konferencję prezydenta Andrzeja Dudy. Bardzo dziękuję, panie ministrze, dziękuję za tę rozmowę, za to spotkanie. Już teraz prezydent Andrzej Duda w Wilnie.